Witajcie kochani, tutaj Paweł z kanału Królestwo Umysłu. Bardzo wyjątkowy dzień dzisiaj. Walentynki. Bardzo ostatnimi laty popularne święto w Polsce. No ale do rzeczy. Kochani, dużo miłości dla was wszystkich. Dużo miłości dla tych szczęśliwców, którzy mają swoją drugą połówkę i kochają się wzajemnie i jest to odwzajemniona miłość, nie tylko jednostronna, co jest bardzo ważne. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej darzenia się tą miłością, okazywania tej miłości sobie nawzajem. I obyście trwali i wytrwali. Nawet w najcięższych momentach, nawet w tej chorobie, nawet w tej biedzie, w najgorszych momentach. Oby wszystko zawsze wyszło wam na dobre. Bo wiadomo, jest dobrze zawsze, jak jest dobrze, jak świeci słońce, są wakacje, są pieniądze i jesteśmy zdrowi. Ale jak tylko zacznie się coś rypać, wtedy zaczynają się kłopoty. Także kochani, wytrwajcie w tym wszystkim, czego wam życzę. Moi drodzy, sorry, jestem trochę przeziębiony. Nie zapomnijmy też, chociaż w tym specjalnym dniu, kochać samych siebie. Bo o tym zapominamy najbardziej, najczęściej i najwięcej. Tak więc usiądźmy sobie dzisiaj w ciszy. Zapalmy sobie świeczkę. Otwórzmy sobie winko, jeżeli jesteśmy samotni. Jak ci się w Anglii mówi, treat yourself. To oni mają na myśli jak to przetłumaczyć. zrób sobie prezent, tak? Samemu sobie. Jeżeli nie masz z kim, to zrób sobie samemu. Ale co najważniejsze, obdaruj siebie swoją miłością. Pokochaj siebie i dzisiaj, w tym najważniejszym dniu, pokochaj siebie takim czy taką, jaką jesteś, z tymi wszystkimi wadami, które wydaje ci się, że masz, z tymi wszystkimi minusami, które nadal ciążą na duszy, że nie wiem, niektórzy mają jakieś fobie, że mają pryszcze, czy że mają jakiś trądzik, a tak naprawdę ten, z drugiej strony, jak ktoś na nich patrzy, to oni są perfekcyjni. Chowają się pod makijażem. Kochaj siebie taką, jaką jesteś, takim, jakim jesteś. Usiądź sobie dzisiaj w ciszy. Skup się na tym wszystkim, co masz w sobie i dlaczego tego nie kochasz. I zacznij to kochać. Zacznij to kochać takim, jakim jesteś, swoim wyglądem. Nie zmieniaj tego wyglądu, tak cię Bóg stworzył i tak Bóg chce, żebyś ty był i była. Nie porównuj się do innych, że inni są lepsi, że inni są mądrzejsi i ty jesteś zawsze tym czy tą w cieniu. Ty też jesteś tutaj po coś na tym świecie i Bóg cię stworzył takiego czy taką, jaką jesteś i masz swoją misję do wykonania i podążaj za tą misją, podążaj tą ścieżką, bo to jest twoja ścieżka. Nie próbuj być nikim innym, nie próbuj się przypodobać nikomu innemu, nie próbuj zaimponować nikomu innemu swoim wyglądem, przykrywając swoje prawdziwe ja. Bądź sobą
to jest bycie kimś. Być sobą to jest bycie kimś. To jest, to jest jedna z najcięższych sztuk, żeby być sobą. Żeby nie udawać nikogo innego, żeby się nie próbować przypodobać do kogoś innego i żeby nikomu nie imponować. Pamiętajcie, Bóg stworzył nas takich, jakimi jesteśmy i tacy musimy być. Coraz częściej się widzi młode dziewczyny, czy teraz to już dziewczynki, stoją przy regałach z make-upem i się malują, bo rodzice, wiadomo, jeszcze nie pozwalają na takie rzeczy w domu. To stoją gdzieś tam w sklepie przed make-upem i się malują i próbują być, nie wiem, kimś z telewizji, kimś z Instagrama. Każdy teraz chce być influencerem, każdy chce teraz być jak najlepszy, jak najpiękniejszy, jak najbogatszy i wszystko naj. A bycie taką osobą, która jest sobą, zaakceptowanie siebie takiego, jakim jesteś, bardzo wielka sztuka. Także więc wracając do tematu, moi drodzy, obdarujcie siebie miłością. Dzisiaj 14 lutego, kochajcie siebie, pokochajcie siebie taką, jaką jesteś, jakim jesteś i zaakceptujcie siebie takimi, jakimi jesteście. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, abyście kochali siebie i siebie wzajemnie, czego sobie i wam życzę. Pozdro, trzymajcie się, cześć.